Witam Państwa, będę mówiła o glosach, o glosach, czyli o komentarzach do orzeczeń, jakie wydają sądy. W swoim czasie, kiedy zaczynałam pracę naukową, mój mentor powiedział mi, że właściwie trzeba zacząć pisanie, umiejętność pisania od komentarza, od glosy. Rozumiem, że Państwo, którzy startują w konkursie na pisanie glos, są zainteresowani właśnie tym, jak się pisze glosy, po co się pisze glosy i co trzeba zrobić, żeby glosa była wartościowa. Po pierwsze, glosę trzeba pisać wtedy, jeżeli ma się coś do powiedzenia. Zazwyczaj młody człowiek przystępujący do pracy naukowej i chcący napisać komentarz, nie ma specjalnych możliwości porównywania tego, co chce napisać z tym, co już do tej pory na dany temat napisano. W związku z tym zaczyna pisać glosę, streszczając orzeczenie, które ma komentować. Oczywiście streszczenie nie jest glosą. Glosa to jest komentarz, to jest dialog z tym, co powiedział sąd. A więc przede wszystkim, najpierw jak glosę chcemy napisać, zastanówmy się nad tym, co chcemy przekazać w naszym komentarzu. Nie streszczamy. Nie powtarzamy tego, co powiedział sąd, piszemy o tym, co my chcemy powiedzieć, no właśnie, komu. Glosa jest rodzajem prowadzenia dialogu. Po pierwsze, stroną dialogu jest sąd, który dany orzeczenie wydał. Niekoniecznie akurat głosę musi czytać, ale zazwyczaj sędziowie głosy do swoich orzeczeń czytają. A więc dialog z sądem. Co z tego ma sąd? Dla sądu glosa jest rodzajem sprawdzianu, jest rodzajem samokontroli. W związku z tym sędzia, który ma zglosowany wyrok, może skonfrontować swój punkt widzenia z oceną komentatora. Glosa nie jest miejscem na polemikę prowadzoną w sposób supremacyjny. Zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z młodym adeptem. Adept musi dokładnie zrozumieć, dlaczego sąd napisał uzasadnienie w taki sposób, a nie inny. Uzasadnienia są wyrazem pewnej strategii i pewnej taktyki sądu. Komentator powinien starać się to zrozumieć. Sama pamiętam, jak kiedyś napisałam w jakiejś mojej jednej z pierwszych głos. Sąd nie dostrzegł czegoś. Potem spotkałam sędziego, który to orzeczenie wydał. Śmiał się ze mnie. Mówił, że bardzo dobrze wiedział, dlaczego jakąś kwestię opuścił i mi to wyjaśnił. Bardzo mi było wstyd, że zachowałam się w sposób taki wyższościowy, zwracając uwagę człowiekowi, który bardzo dobrze wiedział, co robi i w gruncie rzeczy ja się naraziłam na śmieszność. Uważajmy wobec tego, pisząc losy, żebyśmy nie popełnili tego samego błędu. Glosa jest rodzajem uczestnictwa tego, kto pisze w dialogu, który prowadzą prawnicy. Dlatego, że życie prawne składa się nie tylko z przepisów, które się stosuje, ale z tego, co ludzie mówią o tych przepisach, jakie znaczenia wyciągają z tych przepisów, jak przepis żyje w orzecznictwie sądowym. To musi glosator wiedzieć, musi się umieć do tego odnieść. Musi umieć to skomentować. W tej chwili pisanie glos jest szczególnie trudne, dlatego że polski system prawa stał się systemem multycentrycznym. Idzie o to, że polskie prawo składa się nie tylko z tego, co uchwalono w polskim parlamencie, w polskim sejmie, nie tylko z tego składa się prawo, co orzeczono o Poszczególnych przepisach, na przykład kontrolując konstytucyjność, nie tylko z tego, jak ukształtowało się polskie orzecznictwo na tle danego przepisu, ale również z tego, jak dany problem jest ujęty, bo bywa ujęty w orzecznictwie Strasburga, to znaczy orzecznictwie sądu, który zajmuje się oceną zachowania przez dane państwo. Praw człowieka i również ma coś do powiedzenia na temat tego, jak wygląda polskie prawo. SUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, który kontroluje zgodność zarówno polskiego prawa, jak i sposobu użytku, jaki się z polskiego prawa tworzy w orzecznictwie, z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej. Pisanie glos, komentarzy w taki sposób, żeby wskazać tło europejskie albo tło dotyczące praw człowieka, jest tak zwaną wyższą szkołą jazdy komentowania, bo do tego trzeba dobrze znać orzecznictwo Strasburga dotyczące praw człowieka i orzecznictwo Luksemburga, to znaczy to, które dotyczy tej części ustawodawstwa krajowego która musi pozostawać w zgodzie z prawem europejskim, z prawem unijnym. Dlatego debiutantom raczej bym nie zalecała zajmowanie się pisaniem głos, które zajmują się podawaniem tła europejskiego czy tła dotyczącego praw człowieka. Domeną typu głos, które powinny interesować debiutantów jest analiza rozumowania sądu, które zostało przeprowadzone w uzasadnieniu wyroku. To dotyczy kwestii dogmatycznych, czy sąd w prawidłowy sposób zakwalifikował daną sytuację, czy prawidłowy sposób dokonał subsumpcji faktów pod przepisy prawa, czy to, co sąd pisze o znaczeniu poszczególnych zwrotów, czy co pisze o kształtującej się linii orzecznictwa, rzeczywiście z punktu widzenia glosatora odpowiada jego ocenie. To jest domena autorów glos i tym powinni się przede wszystkim zajmować debiutanci. A więc, pisząc glosę, zastanawiamy się, jakim problemem dogmatyczno-prawnym zajmuje się orzeczenie, w jaki sposób sąd skonceptualizował, to znaczy jak nazwał problem prawny, którym zajmuje się w przydanym rozstrzygnięciu. Pewną łatwizną dla glosatora jest zajęcie się jakby powiedzieć, równoległym orzekaniem. Zadaniem glosatora nie jest napisanie swojej własnej wersji wyroku, czyli zdublowanie pracy sądu swoimi słowami czy wedle swoich własnych przekonań. Klosa, ta nazwa zresztą ma swoją genezę w komentarzach jeszcze w wiekach średnich, które były czynione na marginesie. Zasadniczego tekstu. Gloza, czyli komentarz, jest komentarzem do orzeczenia, nie jest orzeczeniem paralelnym. Z jakiego typu głosami mamy do czynienia? Ano, przede wszystkim główny nurt glosatorstwa to są komentarze dotyczące dogmatycznej strony zagadnienia, czyli komentarze dotyczące znaczenia tekstu, prawa, który został użyty, oceny rozumowania sądu, które mieszczą się w zakresie tego, co zostało nakreślone ramami orzeczenia. Inny typ komentarzy pokazuje możliwości, które nie zostały wykorzystane przez sąd, ale które poszerzają dyskusję w zakresie danego tematu. Więc to będzie wspomniane już przeze mnie tło europejskie czy tło dotyczące praw człowieka. Jeszcze inny typ głos zajmuje się kwestiami aksjologicznymi. Otóż tutaj słowo wyjaśnienia. Prawnicy są konserwatywni. Sądy bardzo często tkwią we własnej rutynie, i nie dostrzegają ducha czasu. Weźmy sprawę chociażby franków szwajcarskich i orzeczeń, które dotyczą spłacania kredytów nominowanych do franka szwajcarskiego. Otóż bardzo długo w orzecznictwie sądowym nie dostrzegano, nie zwracano dostatecznej uwagi, jak ukształtowała się linia orzecznictwa chroniąca konsumenta w orzecznictwie CUE, czyli Luksemburskiego Trybunału Sprawiedliwości. I dlatego glosator, który potrafi wykazać możliwości tkwiące w zakresie tematu, którym zajmuje się orzeczenie, możliwości aksjologiczne, jest bardzo pożądanym komentatorem. Z tym, że znów bardzo łatwo tutaj o takie zachwianie, glosa musi być uprzejma, glosa nie jest miejscem na połajanki. Glosa jest miejscem dyskusji prowadzonej rzetelnie i z szacunkiem dla tego, kto wydał orzeczenie. Dlatego znacznie lepszy rezultat osiągnie glosator, który wczuje się w sytuację wydającego orzeczenie i będzie rozumiał, dlaczego ono się ukształtowało tak, a nie inaczej. Nie chcę wcale przez to powiedzieć, że każde orzeczenie zasługuje na pełny szacunek i pełną aprobatę. Bywają orzeczenia pisane byle jak bywają zdawkowe uzasadnienia, to wszystko jest domena dla glosatora. W ostatnimi czasy orzecznictwo sądów w Polsce jest poddane pewnym regorom formalnym, gdy idzie o sposób pisania orzeczeń. Orzeczenia się pisze na formularzu. Tutaj pewne ostrzeżenie. Tego rodzaju ograniczenie nie powinno skłaniać komentatora do zachowywania takiego samego rygoru w momencie, kiedy pisze glosę. Glosa jest swobodną formą wypowiedzi. Ma przekonywać o tym, że glosator ma coś do powiedzenia i ma pokazywać informacje, ma pokazywać tło, które... Wzbogaciłoby to, co zostało w orzeczeniu powiedziane. Tego się nie da powiedzieć, jeżeli będziemy stosowali taki sam podział w glosie, jak formułki czy rubryczki, którymi się zajmuje uzasadnienie poddane rygorowi opisania na formularzu. Wreszcie, już tak kończąc, zastanawiam się, czy powiedzieć Państwu, po co się pisze glos. Głosy się pisze po to, żeby zdobyć szlify. Pisarskie. Pisze się po to, żeby być zadowolonym z samym siebie, że potrafiło się wydobyć jakąś krytyczną refleksję na temat, którym nie zajmowali się inni. No i pisze się wreszcie po to, żeby zająć dobre miejsce w konkursie na glosę, który został rozpisany. Życzę Państwu powodzenia w tym zakresie.